Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym daily i z góry was przepraszam, bo nagrywam ten odcinek dzisiaj, tak jak wam go wrzucam, tak też dzisiaj go nagrywam. Niestety tak się wydarzyło, że wczoraj była awaria Hypnosa, a z Hypnosa miałem nagrać odcinek, bo mam nową postać, a że zabrałem się za to dopiero około północy, bo wtedy dostałem dopiero zapa na postać, no to wyszło jak wyszło i XD. Dobra. Jesteśmy chwilowo na Nexus. Lecimy sobie zobaczyć na KCP, czy nie ma przypadkiem Ewenciaka. Nie ma. Nie ma Ewenciaka, nie ma. Okej, także. Prawdopodobnie będziemy właśnie bili Tytana. 240 na Hypnosie, ale to jeszcze się oczywiście zobaczy wszystko. No przede wszystkim dzisiaj odcinek poświęcony nowej postaci mojej na Hypnos właśnie. Bijemy sobie Sylwę. Niestety Sylwa nic nam nie daje. Lecimy sobie na mapę eventową. Ok, i wbijamy sobie tutaj na mapę eventową na Tytanka. I czekamy, aż zbierze się grupeczka. No dobrze, także bijemy Tytana 240, tak, Tytana. Potem będziemy od razu bili Kolosa 240. Ilu mamy Paladynów? Mamy Paladyna jednego, mamy też jednego Wojownika. Jaki on ma EQ? O, heroiczne, powiedzmy, że da radę. 240, Titanic. Jest nas kilku, damy sobie podwójny dech. Także bijemy, no chwilę to potrwa. Kolos też chwilę potrwa, więc myślę, że tak 30% i to będzie wznowienie nagrywania idealne. Dobra, miałem wznowić jak będzie przy końcówce, ma 20%, leczył się już ham 3 razy, także jak znowu postanowi się uleczyć, to będzie tragedia jakaś. Mówię, ja chcę hełmik legendarny, z niego najbardziej. Pierek byłby piękny, ale ja chcę hełmik. Hełmik to jest coś, co po prostu... no cudowny byłby na tym tropicielu moim. Tak jak sobie planuję EQ w przyszłości zrobić, w dalekiej przyszłości. Przez to, że no niestety no nie loci mi tutaj dosłownie nic na tym Hypnosie. No to miałbym nadzieję, żeby chociaż taka tytanówka by mi poleciała, kurde, to już bym był tak happy. Kurczę. Dobra, bijemy sobie teraz lodowym. 8% ma Pierek na maga tropa. Ilu tropów? Raz, dwa, dwóch tropów na maga pala. Mogę łapać tylko ten pierek, więc łapiemy ten pierek. No mam trzy osoby ze mną są i wbijamy od razu na kolosa, także łapiemy pierek. Dawaj mi pierek, dawaj pieros. Dawaj, pieras. Nie dało pierasa, kurde, bela. Dobra, leczymy się. I czekamy, aż zbijemy sobie koloska. Szkoda, że kurczę, nic nie złapałem, wielka szkoda. Tutaj piszą na grupowym. No to Bercisek, pozdrawiam cię serdecznie. Bo dostałem oskarżenie Ali, kiedy jebniesz mi osobiste pozdrowienia za te żarty, także pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Masz załatwione. Masz załatwione. No i tak, i bijemy sobie zaraz. Wszyscy na mapie? 2, 4, 6, 8, 9. 9 na mapie. I tank. No i bijemy. Bijemy 240 teraz kolosika, a później lecimy na 252 Rauzena. No i tak się wtrącę jeszcze na szybko. Pozdrowienia dla całego klanu tutaj oczywiście. Bardzo serdecznie wszystkich tutaj pozdrawiam. Fajna ekipka. Jak ktoś się wbija przedział, to serdecznie zapraszam, bo jest atmosferka. No i jest rywalizacja, także no o to chodzi w tej giereczce. Jest co porobić. Dobra, ma 31%, oni chyba chcą dać F, co mnie troszkę niepokoi, bo ma 30%. Ma 30%, to ja już dam aurę drugą, co by
nie było takiej lipy, jeszcze na chęć bym manę przywrócił, bo to może być. Może być różnie. Tak, przywrócę jeszcze manę, myślę, że będę miał turę. No i ma 22%. No i jeszcze się uleczy pewno, bo nikt nie przerwie łącznie ze mną, bo ja chciałem przywrócić manę. Dobra, spróbujmy. No nie, że krytyk wszedł i do 40% się uleczył ham. Dobra. No to nie wiem, czy będę miał jeszcze turę, bo jeśli będę miał jeszcze turę, to sobie mówię, manę przywrócę i będzie już stabilniej, no bo on już spada, już ma 0 pancerza, jest całkiem przyjemnie, chyba że podwójne, co by więcej dipsa wsadzić, bo to, chociaż nie, no te lodowe się przydadzą na pewno. Te lodowe się na pewno przydadzą, tym bardziej, że nasz tankier dostał teraz potężnego ogłucha. Dobra, przywrócimy manę i ja już dam F, no bo mam mistrzostwo ustawione, tym bardziej aury SA są. Jeszcze szać teraz poszła. Teraz poszła. Kurde, no chciałbym hełmik, nawet ten heroiczny, nie? Nawet ten heroiczny hełmik byłbym naprawdę happy, bo no mam hełmik do dupy na 226. I przydałby mi się nowy jakiś. No jakby był legendarny, no to już w ogóle masno feska i on jest, nie? Ale... no Kajtyn hełmik, daj mnie go. To ja już zdejmuję ten. Ja już zdejmuję ten. Co by założyć od razu ten legendarny. A właśnie miałem dać F. No. Dodaj mnie. O. To ja ci dam tym, a ty mnie dasz legendarny. Jest, mamy deala, prawdaż? Prawdaż, że mamy deala? No powiedz, że mamy deala, małpo. O, zbroję dała tej. Co to zbroja? Gdzie? Ej, dobra, o ile SA to daje. Jo pierdziu. Jo pierdziu. Wola Boga. Na przykład. Na sek. Kurde, dało. Dobra, logamy szybko na Nexus, bo tutaj chyba 40 będzie bita, także zobaczymy. Jednak kurczę, moi drodzy, nie ma tego składu na 40, w sensie no nie ma nikogo, z kim mógłbym zbić tam 40, a tytanisko już stoi. Tytanisko już stoi. Porównajmy sobie te dwie zbrojeczki. No na pewno jest kolosalna różnica SA. Absorpcje w tej troszkę spadają. Dobra, piszemy na chwilę na Discordzie. Dobra, i no załóżmy tą zbrojkę, jak to wygląda z SA. No SA porządnie skoczyło. Jak to wygląda z atakiem? Atak rośnie, pancerz trochę spada z leczeniem. Leczenie rośnie w tej zbrojce, co? Czekaj, co? Jak rośnie? Przecież to nie ma leka turowego. Leczenie 2100. A nie, dobra, spada absorpcja. Absorpcje rosną. What the fuck? 40 many. To ma 173 many. Dobra, to na ten zestawik, z racji, że to ma dużo many, damy sobie tu. To damy sobie tu. I tu damy sobie to też. Dobra. Taki EQ, zestawik piękny. No dobra, przydatna zbrojka. Dobrze, że coś takiego spadło. Dobra, czekajcie chwilę. Tutaj wyślemy. Zaraz. Dobra, leknijmy się sobie do fulla. No i bijemy sobie Rauzena. Dopiero zaczynamy bicie, także... Tak to wygląda i zobaczymy co da, wczoraj dał ładnie, bo dał mi heroiczną torbę. Nie, przepraszam, przedwczoraj dał torbę, wczoraj dał tepeki do jaskini korzennego. Tragedii nie ma, ale jakby dał torbę drugą, to by było całkiem spoko, ale no najlepiej jakby dał legendarne, na przykład tutaj na szyjniczek dałby, legendarny, ładny. No zobaczymy co tu da. Dobra, mają dać F już, co mamy? Buty dał, heroiczne buty mi dał. No i torba, ale no buty mi się nie przydadzą, kurczę. Torbę jakbym już dostał, to już by było lepiej. No bo buty ja mam, ten na 252. E...
Kurczę, jakbym dał coś lepszego by dał, kurde, no nie, no nie narzekamy, nie narzekamy, bo buty dobre, fajne, heroiczne sobie ułożymy. Dobra, logamy szybko na 40. Znaczy, żeby zbić 40. Teraz się tak poprawiłem ładniej, co by każdy wiedział, o co chodzi. No co by zbić 40. I wchodzimy sobie. Idę. Zobaczymy, czy zdążymy, bo chyba 120 tytan jest. Może zdążymy, może, podkreślam duże może. A, biją już, kurczę, biją. A, ja jeszcze w ogóle jestem tutaj z daleka gdzieś, ajajaj. No nic, no nic. Okej, okay. Dobra. To ja lognę już sobie na 40. Lognę już sobie na 40, ustawię się tam i sobie z Januszem we dwójkę zbijemy, bo w końcu będzie ktoś, z kim będę mógł to zbić. Także wchodzimy sobie na tytanka. Ojoj, są w trójkę nawet, piękność. Są w trójeczkę. Także no, ja tankuję, bijemy sobie na auto. Mamy dwa unikaty na maga tropa. Spróbujmy sobie może jakimś fartem złapać Instę od razu. Dwa złapał profesor Kiepski. Także no, dwa na maga były, a on jest magiem, także co tu dużo mówić. Legę zlotali ze 120. Kurde, ale lipa. Ale lipka, kurcze. Ajajaj, ciekawe czyja. Ciekawe czyja. Zobaczmy sobie, czyja jest legenda. Odśmieszmy sobie, odświeżmy, odświeżmy. Alfy. Alfa zlotał, dobra. To napiszemy. O Jezu, co tu się stało? Okej. I bijemy sobie kolosika 40. Tak, bijemy sobie hyc. I mamy hero i dwa unikaty. No, profesor nałapał teraz. Cholipka nałapał. Dobra. Może uda się zbić kolosa 120. Zobaczmy jeszcze. Dobra, zaatakowali od razu na F tego kolosa. Mamy heropierek. Napiszemy sobie dzięki. I robimy stąd wyjazd. I w końcu przechodzimy na moją nową postać. Ile to już trwa? No dobra, 4 minuty. Nieważne, bo ja to naprawdę długo nagrywam. Długo to nagrywam. Jest i moja nowa postać. Ali Mac na Hypnos. No, jak do tego doszło, nie wiem. Że wyszedł Mac stąd. Bijemy sobie świerszczyki. No i z tej nowej postaci dzisiaj będzie ten to daily. O której to w daily wrzucę jeszcze nie wiem, no ale wrzucę je od razu po tym jak tylko nagram, tak? Taki mam przynajmniej zamiar, żeby wrzucić je w parę sekund po nagraniu. A jak mi się uda szybko nagrać, tak szybko wrzucę, hehe. Dobra, otwieramy sobie pierwszą skrzyneczkę. Zakładamy czapkę lepszą. Tutaj my mamy jakieś śmieci w ogóle z aplikacji, bo już się zlogowałem do aplikacji. Zrobiłem sobie zakupy na 25, co by szybko to wszystko ogarnąć ładnie. Tutaj co my mamy jeszcze tu do questa do pozbijania? No w sumie to już nic nie mamy tutaj do zbijania. Czemu mag? Bo nie mam żadnego maga na koncie. I stwierdziłem, że kurde, gdzieś taki musi powstać. No i powstał tutaj. Jakbyście pytali, co to za strój, to jest strój z Revo. Z dodatków z Revo sobie wziąłem taki, żeby w czymś latać, żeby o gołej dupy nie chodzić. Tu mamy jakiegoś Jacka, to niech sobie będzie. Okej, okay, wszystko rozumiem. Okej, okay, super. Mamy receptę, mamy broń, nowe łapki, mamy rzemiosło konsumpcyjne, mikstura, użyj. Tak, też sobie już podniosłem kwiatki. Okej, okay. Dobra, aż mi zlagowało, gra nie ogarnęła tego, kurde, tego progresu, nie? Przechodzimy sobie, no i bijemy tutaj kolejne szerszenie żuki, tym razem silniejsze żuki, ale to wszystko do jednego wora można spakować i wydupcyć, bo to easy.
No i tak dawno magiem nie grałem, kurde. Przyszła mi taka duża ochota na tego maga. No i wczoraj rozkminiałem z kolegą Hanysem właśnie, jaką profę robić. No i żeśmy oboje doszli do wniosku, że skoro tak bardzo tego maga chciałem, to po prostu tego maga. No i też tego maga właśnie zrobiłem. Dobra, wszystko tu jest zbite. Lecimy sobie dalej. Gdzie idziemy? Tu idziemy akurat do wojownika. Niby jest blisko ta nasza czarodziejka. Moglibyśmy tu przejść, ale jesteśmy leniwi. I już jest pięknie, pięknie. I zakupmy sobie itemki. Zakupmy itemki. Bierzemy to, 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 to i to. Cyk. Zakładamy powoli, szybciutko. Hyc, hyc, hyc. Hyc i hyc. I teraz jeszcze. A nie, buty już mam. Hełmik, naszyjnik i pierścień. Dobra, i pozbądźmy się tutaj wszystkiego. Tego, 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 tego. I tego również. Stąd. Jeszcze tutaj to. Skrzynkę sobie tu wrzućmy. Dobra, tak to wygląda. Tutaj mamy te itemki. Tutaj, no receptę chciałem się nauczyć, a nie zakładać. Dobra, jest nauczone. Hyc. Tak. I lecimy sobie już do samotnej niziny, gdzie mamy Waldka. Gdzie mamy Waldka, ale najpierw każe nam otworzyć skrzyneczkę, także tak też robimy. Cyk. Cyk. I tu sobie zaczniemy wrzucać te śmieci. Bierzemy sobie wszystkie questy od Waldka. Idziemy sianko wrzucić do paśnika. I odpalamy dalej sobie expik. Odpalamy się z expem. Jedno mięsko sobie też tu wrzucimy. Myśląc już dalej o questach, po prostu. Dobra, jest 11 levelik. No, mam nadzieję, że tym magiem w miarę szybko mi tutaj pójdzie ekspienie. Póki chcę dzisiaj sobie zbić 40, myślę. Co by zlotać sobie jakiś hełmik z dotykiem do expa. No i jutro myślę zbiję 80, pojutrze zbiję 120, po pojutrze też myślę 120 i jakoś za 4 dni. Zbijemy sobie 160 już. Później jakąś 200 może się uda pobić. Zobaczymy, jak to pójdzie z tym expem. Może i dzisiaj nawet bym 80 bił. No to zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy. Póki co nastawiam się na 60, na tego 40 levela Tytana, co by sobie zbić. Póki co nie myślę o 80, żeby jakoś tam bić. Chociaż no fajnie by było, jakby jeszcze hełmik do kompletu spadł. Oczywiście pierścień mam zostawiony ładnie w depozycie, do expa będzie jak znalazł. Z fizyczną osłoną to już w ogóle, kurczę, jest kozacki. Dobra, zbijamy sobie tu wszystko pięknie. Kolejne pieski lecą już w piach. Tutaj jest grupka jakaś tych piesków, ale tam się wracać nie będziemy. Zrobimy sobie tutaj takie kółeczko. Już 13 level. I dalej sobie bijemy jelonki. No i piszcie, co tam u was, jak wy sobie gracie, jak wam idzie giereczka Snoopy. Aż jestem ciekawy, jaki ma ekwipunek, ale nie będziemy tracili czasu na patrzenie ekwipunków. Na pewno lepszego niż w życiu widziałem to nie ma, także nie ma co nawet zmarnować czasu. Chociaż teraz, jak już tak przechodzimy, to można by rzucić okiem, co on tutaj ma, co ma. Heroiczne EQ, spoko, spoko. Jak wygląda sytuacja z kustami? Jeszcze dwa dzikie psy musimy zbić. Okej, tam jest czarny dziki, to nie. Prawoślas jeszcze muszę sobie podnieść, tak? Bo nie podnosiłem dokładnie. Tu jeszcze jest dziki pies, to sobie zrobiłem. Wiem, że tu miałem zrobić kółeczko i zaraz je zrobię. Ale tutaj te dwa dzikie psy sobie już zbijamy. Hyc. Już kwestik zaliczony. A teraz sobie jeszcze wyekspimy ten 14 level. Super. Prawie 8% dostajemy z takiej grupki. Ekstra. Tutaj 7. I tutaj dwa czarne psy. Idziemy sobie po Leona. Siema Leon, wariacie. Ładujemy kolejnego psa na łeb. Hyc. I mamy 14 level. No idealnie wyliczone. Idealnie wyliczone. I wszystkie trzy kłeściki teraz mamy do oddania do Waldka. Siema Waldek. Kolejny kłeścik. I kolejny kłeścik. Fantastycznie. Mamy 16 level. Zakładamy sobie. To jest laska w ogóle. No dobra, okej. Pokaż, co masz na sprzedaż. Bierzemy sobie pierścień i naszyjnik na 20. Sprzedajemy sobie to wszystko. Tak, to wszystko sobie sprzedajemy. Stąd też, to też. I te dwa mięska też, bo tu mamy mięsko. Mamy mięsko, to sobie kupmy jeszcze na 25.
25 naszej nikt nie potrzebuje, mam na 23 unikatowy. I odpalamy sobie skrzynkę, bo tutaj mamy jeszcze buty do założenia. Zaraz by mi komunikat wywalało. Dziadu, zakładaj buty, a nie. Kurde. Dobra, wiecie co? Sobie zmienię teraz tutaj ustawienia. Tak sobie zrobimy. I weźmy sobie według typu. Okej, okay. Okej, okay. Superancko. I teraz powinno mi, nie powinno mi łapać tych mięsek. Superancko. Też mi tych szczurzych ogonów chyba łapać nie będzie, ale to ja sobie pozbieram, bo to zawsze jest tam jakiś zarobas. Mały, bo mały, ale na TPK zawsze będzie. Okej, okay. Dobra, tyle starczy, 1000 starczy z tego. Znaczy bardziej chodziło mi o to, żeby zarobić sobie co w wiosce startowej, ale tak teraz spojrzałem, że przecież mam 125 tysięcy, bo sobie wysłałem z drugiej postaci, także no, nie ma co nawet się jakoś śpieszyć tutaj z tym wszystkim. I sobie zbijamy tutaj wszystko, znaczy śpieszyć, nie ma co się spinać, chciałem powiedzieć nie śpieszyć. Śpieszyć to się wypada właśnie tutaj teraz trochę, co by sobie zmaksymalizować po prostu przychód itemów, legend w trakcie eventu. No najbardziej to myślę, że chciałbym się na tym 200 jeszcze skoncentrować, co by go ze 3 razy 4 zbić w trakcie tego eventu jeszcze tutaj tym magiem swoim. No bo chcę tego maga jakoś 200 plus expić, to jest potwierdzone info, a jakbym taki pierek kurczę zlotał z dotykiem, o Jezu, wy nawet nie wiecie co to by się działo, jakbym miał taki piereczek na tym magu. Oczywiście każdą legę jaką tylko bym zlotał na tym magu, to by było już kurde cud miód i sukces duży. Także fajnie, zapraszam wszystkie legendy, żeby do mnie przychodziły, ja ugoszczę. Zaparzę herbatki, kawki, jak kto woli, rozpuszczalna, sypana, cokolwiek. U mnie te herbatki miałyby dobrze, choliba i kawki, znaczy Boże, te legendy. Dobra, nie pytajcie, wydzielają mi się po prostu endorfinki po dobrym treningu z rana, bo od samego rana miałem trening i to dobry trening, dobry udał się trening, także jestem zadowolony, co można też usłyszeć po moim głosie, że jakoś nie zamulam, I odpalamy dalej. Dobra, kupimy sobie tutaj Helmol. Kupimy Helmol i kupilibyśmy tutaj sobie jeszcze chyba pomkę. Pomkę od błysku byśmy, kochani, kupili. I tutaj by się przydała jeszcze różdżka. Jest różdżka również od błysku. Tylko czy my chcemy różdżkę od błysku, czy chcemy różdżkę od zimna? Powiedzmy, że tak, kupimy, bo i tak zaraz dostaniemy itemy. Także nie ma co tu się za bardzo spinać o nie. Dobra. I sobie schodzimy tutaj do wilczków. No głównie kupiłem to, żeby na te wilczki mieć, nie? O, tutaj sobie te skórki połapiemy, bo one to już coś tam są warte też. Co by tam było, można było handlarzowi dać, co by nie czuł się jakiś kurczę oszukany. Wiecie, no wysłał nas tutaj, a my nic mu nie przyniesiemy, z pustymi rękoma wrócimy. To tak to być nie może tak być. I podbijamy sobie do ostatniego szarego wilczka, jeszcze została nam agresywna czarna wilczyca, ciekawe jakby była nieagresywna, to coś by maniane jakąś odwalała. No i mamy tutaj z niej większą skórę czarnej wilczycy, ciekawe czy zaliczyło mi tego, zaliczyło, okej. Dobrze, prowadź. I tutaj mamy właśnie różdżkę i orbik, oba od zimna, no ale cóż, mamy też i zbrojkę i mamy też rękawice unikatowe, moi kochani. Mamy unikatowe rękawice i mamy 21 poziom swoją drogą. Dajemy sobie punkcik w intelekt, gadamy z Perchaną, mamy mięso, które sobie tutaj zostawiłem, także świetnie. No i mamy też 20 level, czyli możemy sobie założyć te dwa itemki, na szyjnik i pierścień, które również sobie kupiłem, przygotowałem. Także widzicie, tutaj dostałem wiadomość, bo zapytałem, czemu mój piesek zaczął piszczeć, nie wiem czemu, bo dostałem, kurczę, wiadomość, co jest grane, dostałem wiadomość, że ktoś ma tam pomkę na 30 level unikatową, także stwierdziłem, że kurczę, trzeba by było skorzystać z tego. Dobra, mamy 25, moi drodzy, mamy 25, dajemy sobie 2 punkty w intelekt i zakładamy sobie EQ, cyk, cyk, cyk,
cyk, cyk i cyk. Piękność. Tutaj mamy jeszcze zbroję i broń sobie przygotowałem na wyższe levele. Bo jakby też nie patrzeć, zaraz będziemy mieli, zaraz będę się udawał do depozytu, gdzie mam już jednak trochę tych itemków. Dobra, tu sobie, chociaż to sobie ustawmy tutaj, to sobie wrzućmy tu. Całość stąd jest do sprzedania i tu sobie wrzućmy ten ekwipunek też w sumie. Ile to pod kim? No, na coś tam leczą, dobra. Umiejętności weźmy sobie, no porażenie weźmy, co by te błyskawice zwiększyć. Te obrażenia od błyskawic. No i dobra, zaczynamy sobie kolejnego kłościka. Ile z czasu mamy? 16 minut. Dobra, lecimy trochę, nawet bym powiedział, jak burza z tym magiem. 25 level. Całkiem nieźle to wygląda. Pomijając fakt, że jeszcze biliśmy przed tym tych kolosów dwóch i tytana. No powiem wam, że tak jak z tego tytana, to kurczę, no nie popisał mi się ten tytan. Nic mi nie dał. Tak, ci kolosi całkiem ładnie dali, bo tamten dał heroiczną zbrojkę, która jest fajna, fajna jest. Będzie noszona, myślę, będzie noszona. No i dał jeszcze Rauzen Heroic, to jest naprawdę rzadkość. Drugie hero z niego wydropiłem. No, wcześniej to ja pamiętam, on strasznie mi sypał tymi unikatami, to jeszcze takimi do dupy unikatami. Wiecie, jakieś strzały dawał mi, które są totalnie niepotrzebne na tropa, bo są od fizyka. Znaczy, no nie wiem, mi się wydaje, że są niepotrzebne. Ja się aż tak na tropicielu nie znam, więc no mówię tak, jak mi się wydaje. Czyli dawał mi jakieś strzałki, moim zdaniem useless, dawał mi, co on tam mi dał, chyba jakąś potkę mi dał, jakieś błogosławieństwo lipne, tych teleportów jak dawał, to całkiem spoko, właśnie przeklęte itemy mi też dawał, jakieś zwykłe śmieci, łuk od ognia na 252 unikatowy, też lipny, także no dawał mi sporo tego bullshitu, no i wczoraj, przedwczoraj się stało dziwnego, dał mi, kurczę, torbę mi dała. Torba to jest naprawdę dobry dropik, torba to jest dobry drop. Wczoraj dał mi teleport, to no, unikat kolejny, ale nie najgorszy unikat, bo to jest teleport pod Dendrokulusa, także może się kiedyś przyda, jak już wydropię sobie naszej Sylwy, to zmienię się na Dendro i może się ten teleporcik tam przyda, co by mieć bliżej. Szybsze dojście. Dobra, my to sobie zbijamy ostatnią, w sumie wymaganą od questa grupkę. Dobra, ale w sumie jak już tu przechodzimy, to sobie szczyśmy to, co mamy po drodze też. Może i 26 się wbije. Dzięki temu. Dobra, tu kolejna grupka, tu kolejna. Fajnie, że to pogrupowali. Naprawdę, kurczę, fajnie, że w ogóle grupują te expy. To jest też fajne, że będę mógł wam pokazać dużo ciekawych expów teraz na tym magu. Między innymi Korredy. To jest tak rewelacyjny exp. Jeszcze ja z tą fizyczną osłoną, no to po prostu będę miał tam miód. Miód maryna, nie? Dobra, jest 26, dajemy punkcik w intelekt i dajemy sobie tutaj jeszcze, powiedzmy, w koncentrację many. Dobra. I lecimy sobie od razu do depozytum. Wykupimy sobie też przy okazji teleport do Karkahan. Tutaj zaraz wrócimy do badacza grobowców. I on nas teleportuje do naszego kolegi Wiktora. Co by nie marnować tego teleportu, bo to jednak się przydają te teleporty. Tym bardziej podczas robienia jakichś tam questów na przykład się naprawdę przydają. Ale przed tym jeszcze przydałoby się zwolnić miejsce. Kurczę, mignął mi. Przydałoby się zrobić miejsce. Sprzedajemy sobie wszystko. Więc pięknie. Wszystko się sprzedało i teraz lecimy sobie do depozytu. Weźmiemy sobie dwie torby, które mam przygotowane. Jedną ze smoka, drugą z aplikacji. Nic szczególnie kozackiego, ale to są zawsze spoko itemy. No i co tutaj mamy? Tu mamy właśnie pomkę unikatową na 30 level od zimna na maga. Także pięknie, dziękuję. Dobra, jesteśmy. Trochę sobie wyjąłem z tego depozytu itemów. Dobra, już tam walić to. Teleportujmy się do Wiktora. No trochę sobie wyjąłem tutaj itemów, jak sami widzicie. Też założyłem sobie naszyjnik już. Tutaj mamy powyjmowane. Stwierdziłem, że sobie wyjmę po prostu do 83 itemy mniej więcej. Tam na wyższe levele już nie wyjmowałem. No i tutaj mamy to, tu mamy pierścień legendarny.
Także to tyle właśnie. Dobra, zwiększmy sobie tutaj limit w filtrze, ustawienia główne, powiedzmy damy 10 tysięcy. Ok, zamknij. Super. Superancko. I bijemy sobie dalej. No, cel na ten odcinek to jest właśnie taki, powiedzmy, 30 levelik. Co by zrobić cały ten wstęp z tymi questami? I myślę, że sobie będziemy już mogli dalej darować. Dalej będziemy mogli sobie darować. Ja coś tam, powiedzmy, ponagrywam trochę wyżej, jak będę już expił. Także możecie mi od razu pisać komentarze, czy chcecie, żebym dalej nagrywał exp tego maga, w sensie, no tak, żebym mniej więcej, może nie z tego, z expu na exp nagrywał, ale tak, żebym mniej więcej regularnie tam wrzucał z niego exp, jak to się tam zmienia i tak dalej, EQ, umiejętności, bla bla bla. Chociaż umiejętności to ja bym się nie sugerował, jakby ktoś chciał, bo sam nie mam pewności. No piękny jest ten pierścień, piękny jest pierścień, 3 dni temu wydropiony. 3 dni temu wydropiony, piękny jest, piękny. No to nie ma nic tutaj do gadania. Będzie się nosił dobrze. Myślę, że tak do jakiegoś 120 nawet. No bo jednak fizyczna osłona, 16% zmniejszenie ataku. To się zawsze przyda, to się zawsze ceni. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda w questach. Ok. I expimy sobie dalej. I expimy sobie dalej. Hits. I kolejne mopki, i kolejne, i kolejne, i kolejne. No i tak, no trochę mozolnie to tutaj jest. Jeśli chodzi o tego questa. Mimo, że wydaje mi się, że ten grobowiec wybija się dłużej niż tych nieumarłych, to jednak i tak ten, moim zdaniem, jest trochę bardziej mozolny. I zostało nam jeszcze do zbicia jeden mobek. Dobra, jeden mobek, konkretnie to ten nieumarły wiarus właśnie, który tutaj nam stoi na drodze i zbijamy go. I możemy wracać do Wiktora. Możemy wracać do Wiktora. Pytanie, czy tędy, czy tamtędy? Chyba tędy. Wyjście wschodnie. No, chyba tędy, tak. Dalej już tutaj nie zbijamy. No i ja sobie na tym 30 od razu polecę na jakieś pagórki łupieżców. Wiecie, o co chodzi, nie? Mam tutaj jakieś EQ w miarę okej, co mnie cieszy. No bo tu mam łapki. Tu mam hełmik na 30 levela. Tu właśnie mam jakiś unikat na 40 zbroję. Tu na 47. O, tu na 30 właśnie tą pompkę. Na 40 tam pierek dalej. Super. I mamy już tutaj receptę na heroiczne rękawice, których i tak nosić nie będziemy. Ten zwój sobie również niszczymy. I ten wygląd sobie również niszczymy. Jest 27 level, także ładnie, coś tam cały czas te statystyki nam wskakują. Levelik też coraz wyższy. No, dużo mam tutaj przywracania HP, także myślę, że nie będzie problemu, jeśli chodzi o exp. Jeszcze jak sobie założę lepsze itemki, to już w ogóle. Jestem ciekawy tylko, czy to ma, nie ma przywracania, też nie. No cóż, okej. Właśnie, klucz, miejsce na klucz. Klucz na muszite, przyda nam się, czy nie przyda? No powiedzmy, że na razie wezmę. Wziąłem sobie już te potrzebne klucze, które mi się tam w przyszłości przydadzą, czyli właśnie wejście do Śnieżnej Groty, na Gnole ewentualnie. Tutaj klucz do Agitriady, tak przy okazji wziąłem. Mamy 29 już. Tutaj sobie niszczymy to. Gadamy sobie tutaj z Dominą, która nam uciekła. Mamy tu 2 punkty do rozdania. Trochę mi zbagowało, ale pięknie. Dobra, dalej. No i mamy 30 level. Zdejmuję sobie, robię rękawice, zakładamy sobie nowe i zakładamy unikatową pompkę. To można sobie zniszczyć. I lecimy sobie od razu do miasta Tornek. Rzemiosło, heroiczne rękawice, użyj, ok. Co by wykorzystać recepturkę? I takie sobie niszczymy. I tu mamy kolejny kuferek, który sobie otwieramy. Mamy złotko, mamy ulepszenie. Kurde, mogłem w sumie nie otwierać jeszcze tego kuferka, bo teraz tylko mi miejsce zajmuje. Tu mamy zwój przywołania drużyny na dominę. Okej. Poszukamy sobie. Może się zbije taką dominkę. A póki co ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. No, mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek właśnie podobał. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym dalej Wam puszczał exp.
dalej. Jestem tylko skromnym podróżnikiem, tak jestem pewny. Nie chce mi się latać po tych questach, po tych łapach i tak dalej, metchrylowych. Także zapłacimy sobie 50 koła. No i ja już sobie po prostu lecę na... Po prostu sobie lecę na X-Peak, na pagórki ubieżców. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej, hej!